Bóg nie patrzy na to, co z zewnątrz, ale patrzy na serce. I popatrzałem sobie w swoje serce i zobaczyłem, że jest tam ta chęć i od zawsze ona była. Kiedy byłem mały, byłem na Janie Pawle II, kiedy byłem w ogóle starszy, później gdzieś tam byłem, ale później zacząłem ćpać. Później zacząłem różne rzeczy robić, zacząłem chlać i różne rzeczy robić. I odciąłem się od tego, od tej możliwości. Ale przyjaciele, 8 lat temu pojednałem się z żywym Bogiem. I dzisiaj moje życie jest całkowicie inne. Dzisiaj moje życie jest zmienione. I każdy, kto się pojedna z Bogiem, może mieć to samo. Nie głoszę wam, przyjaciele, żadnej religii. Nie głoszę wam, przyjaciele, żadnej ściemy. Ale głoszę wam prawdę na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo każdy, kto słucha, każdy może usłyszeć dobrą nowinę, bo dla każdego ona jest. Bóg nie zamknął ani uszów, ani oczów przed żadnym człowiekiem. Bóg jest otwarty dla każdego człowieka, ale jest jedna rzecz, o której żeśmy zapomnieli, o prawdziwej pokucie, nie o chodzeniu do kościoła, nie o tym, żeby odbębnić różaniec Ojcze Nasz, ale żeby szczerze zawołać do Jezusa, żeby szczerze zawołać do Zmartwychwstałego. Ja to zrobiłem 8 lat temu i dzisiaj moje życie jest całkiem inne. Dzisiaj jestem pastorem wspólnoty Ogień Przebudzenia. Dzisiaj daję szansę każdemu, kto słucha. Nie potępiam żadnej osoby, ale jeśli osoba nie chce się zmienić, to nie. Ja też byłem osobą, która całe życie szła swoimi drogami, swoimi ścieżkami. I dlatego, przyjaciele, to nie działało. Dlatego, przyjaciele, gdzie jest Bóg, jeżeli żyjemy w patologii? Gdzie jest Bóg, jakie są choroby? Gdzie jest Bóg, jak jest źle? Gdzie jest Bóg, jak nie mogę wyjść z sytuacji mojej, którą mam w życiu? Ja takie pytania sobie zadawałem, przyjaciele. Ale zobaczyłem, że ten Bóg jest, tylko okłamała nas religia. Religia powiedziała nam, że Bóg w ogóle się o nas nie troszczy, że Bóg ma nas w tyłku za przeproszeniem, ale to nie jest prawda, tylko jest jeszcze aspekt wolnej woli. Dlatego jeśli my jako ludzie zdecydujemy z wolnej woli, ażeby zwrócić swoją twarz ku Bogu, zobaczymy, że jest dla nas taka sama możliwość jak dla każdego człowieka. I ja 8 lat temu uklęknąłem i powiedziałem: Jezu Chryste, ja oddaję Tobie moje życie. I od wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Od wtedy jestem nowym człowiekiem. Kiedyś biłem się w K1, kickboxingu. Uczestniczyłem w Mistrzostwach Polski. Robiłem różne rzeczy. Kiedyś ćpałem i piłem, tak jak mówiłem. Dlaczego? Ponieważ miałem pustkę w sercu, którą tylko Bóg jest w stanie wypełnić. Ale ja ją wypełniałem różnymi innymi rzeczami. Wypełniałem ją alkoholem. Wypełniałem ją kobietami, wypełniałem tą pustkę w sercu różnymi substytutami. Ale zobaczyłem, kiedy prawdziwie oddałem życie Jezusowi, wtedy na dnie wszystko się zmieniło. Przyjaciele, i dla każdego człowieka jest ta sama możliwość. Dlatego dzisiaj w Szczygłowicach głosimy dobrą Ewangelię dla was, którzy słuchacie. To jest dobra Ewangelia dla każdego, który ją przyjmie. Potępiająca Ewangelia dla każdego, który ją odrzuci. Masz dzisiaj szansę ją przyjąć albo odrzucić. Przyjaciele, także modlimy się o chorych, modlimy się o ludzi, którzy mają problemy. Jeżeli chcecie, możecie przyjść do nas, porozmawiać, bądź też możemy się o was pomodlić. Jesteśmy tutaj dla was dzisiaj przez tą krótką chwilę, bo nie zajmiemy długo, ale jesteśmy tutaj. Posłuchajcie, przyjaciele, świadectw, tutaj kilku osób, które ze mną są. Posłuchajcie zmiany ich życia, przyjaciele. Bądźcie zainspirowani, bo takie rzeczy nie zdarzały się wcześniej w naszych miastach. Ale teraz chcemy głosić prawdę na temat zmartwychwstałego Króla, bo Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, prawdziwie chce pomagać, ale też jest wolna wola. Jeśli odrzucamy Bożą rękę, wtedy nic nam już nie pomoże, nawet sami. Chyba widzimy to w życiu, że jeśli odrzucamy prawdy Boże, to nic nie działa, bo jest wolna wola. Przyjaciele, posłuchajcie chwilę świadectw ludzi. Dzięki. Kochani, ja nazywam się Mateusz Łakomski. Ja pracuję tutaj na kopalni w Szczygłowicach. Tutaj właśnie na tej, na oddziale hydraulicznym. I ja chciałbym wam powiedzieć w sumie pokrótce poniekąd to samo, co Tomek. Ja 2 lata temu wyszedłem z religii. 2 lata temu do mnie doszły rzeczy takie, że to, w czym się obracamy w życiu, od urodzenia, to wszystko jest system manipulacyjno zastraszający ludzi pod kątem potępienia. Bo każdy z nas wychowuje się w rodzinie katolickiej i teraz, chodząc do kościoła, ja się spotykam na co dzień z ludźmi, rozmawiam, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej, i mówią mi, że
mnie już Kościół skreślił. Ja już jestem skreślony, ja już dla Boga jestem nikim. Siema. Rozwiodłem się z kobietą, więc teraz nie mogę chodzić do komunii. Robię różne głupie rzeczy, więc teraz jestem niegodny przychodzić do Boga. Zgrzeszyłem, nie mogę pójść do komunii. Bóg, czy nawet ludzie utożsamiają Kościół katolicki właśnie z Bogiem i mówią, że nie mogą w ten sposób teraz się zbliżyć do Niego, ponieważ Kościół zakazał, ponieważ Kościół ma nakazy i zakazy, a jak je przekroczysz, to się nie możesz zbliżyć w żaden sposób do Boga. Ale proszę Pani, proszę Państwa, to jest wszystko, za przeproszeniem, gówno prawda. Nie ma to nic wspólnego z prawdą rzeczywistą. Nie ma to nic wspólnego, ponieważ Bóg nikogo nie potępi. Nikogo nie potępia. Żadnego człowieka, żadnego jednego, który się przyznaje do Niego. Bo On powiedział, kto się do mnie przyzna, tego ja nie potępię. I teraz każdy z nas, będąc w tym systemie od urodzenia, czuje się poniżony i potępiony. Bo tak jak mówiłem, robiąc różne złe rzeczy, jesteś skreślany z góry na dół. Czuję się w ciągłym potępieniu. Ja od urodzenia, kochani, ja zacząłem od najmłodszych lat, od pierwszej klasy. Byłem ministrantem. Chodziłem na pielgrzymki, nawet dwa razy do roku. Chodziłem na wszelkie nabożeństwa. Ja cały czas próbowałem, bo ja od małego dziecka Boga głęboko w sercu miałem. I od samego początku próbowałem jakoś sobie zasłużyć na Jego przychylność, zasłużyć na Jego bliskość. Kochani, ale to nie jest prawda, że przez uczynki człowiek się przybliża do Boga. Czy ty zrobisz przez całe swoje życie 100 tysięcy dobrych uczynków? Czy ty zrobisz przez całe swoje życie 100 tysięcy złych? Czy ty kogoś kopniesz w dupę, czy ty kogoś zabijesz? Czy ty nawet bez posiadania dobrej motywacji w sercu pójdziesz do kościoła? To wszystko jest bez sensu i to wszystko jest grzechem, czyli nie tym, co Bóg zaplanował dla ciebie. To jest błądzenie z toru Bożego, bo ważne jest to, co masz w sercu. I teraz wszystkie motywy, wszystkie rzeczy, które robisz ze złych motywów, czyli bez Boga w centrum, one są bez sensu. Ale kochani, religia wypaczyła nam to w tym kraju. Religia nam wypaczyła, ponieważ ona patrzy na czyny, ona patrzy na ruchy, jakie robimy, a nie na to, co człowiek ma w sercu. Bo ja znam wielu ludzi, nawet w pracy, którzy mi mówią, że wierzą w Boga z całego serca, ale czują się odrzuceni, ponieważ ja się kłócę dziennie z żoną, więc nie chodzę do kościoła nawet. Kochani, żaden uczynek, czy zły, czy dobry, nie oddala nas od Boga. Nie ma znaczenia, co ty robisz w życiu. Ma znaczenie natomiast to, w co ty wierzysz. Ale jeżeli ty mówisz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, bo to jest potrzebne do zbawienia, a żeby się stać dzieckiem Boga. Jeżeli ty mówisz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, to się zastanów, co znaczy słowo Pan. Bo dzisiaj nawet miałem dyskusję w pracy z kolegą. Twierdzi, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ja się pytam, a czy usłyszałeś chociaż jedno Jego słowo? I skoro Go uczyniłeś Panem, czy jesteś Mu posłuszny? On mówi, no słucham księdza. Ja mówię, no to w porządku, że słuchasz księdza, ale ja jednak zajrzałem do Biblii, ażeby przeczytać, co Jezus ma na ten temat do powiedzenia. Bo ksiądz często bywa tak, że ma zupełnie co innego do powiedzenia. I tak na przykład Jezus cudzołożnicy nie potępia, a ksiądz już skreśla z całego kościoła. Ksiądz, a właśnie, a i tak się dzieje. Ale kochani, nie znam kobiety, ale kochani, Jezus Chrystus chce relacji z każdym z nas, ale mówi to, że jest to możliwe tylko ze względu na to, na przyznanie się i uwierzenie w Niego jako Zbawiciela od każdego grzechu i każdego uczynku, który żeśmy zrobili. Złego czy dobrego, ponieważ nawet dobre uczynki ze złą motywacją są do dupy, że tak powiem. Nie ma najmniejszego znaczenia. Teraz nie ma najmniejszego znaczenia, czy ty przekroczysz przykazania, czy nie przekroczysz przykazania. One są dla tych, którzy na nich się opierają. Ale Jezus powiedział, że On przyszedł po to, ażeby wypełnić zakon. Więc On wypełnił przykazania. A po to, ażebyś ty był ubogacony tym, że się do Niego przyznajesz. I ty został uświęcony Jego krwią, którą przelał na krzyżu. Nie ze względu na to, co ty robisz, ale ze względu na to, że ty uwierzyłeś w sercu. To znaczy, masz pewność tego, że On zbawił ciebie, oczyścił cię z twojego grzechu i uczynił cię dzieckiem swoim.
Kochani, dla każdego z nas to jest w bardzo prosty sposób dostępne. Ponieważ łaska, czyli niezasłużona przychylność Boga, jest dostępna przez wiarę. Natomiast wiara, jak mówi święty Paweł, jest to pewność tego, czego nie widzimy. Więc ażeby zostać usprawiedliwionym przez Boga, ażeby przyjąć Jego dziedzictwo, musimy uwierzyć w sercu. Nie chodzić do kościoła, nie odbębniać nabożeństwa, nie klepać różańce, kochani, ale uwierzyć i przyjąć prawdy Boże. Prawdy Boże. Ja przez wiele lat twierdziłem, że to, co mówią księża, czy jacyś inni nawet ludzie, to są prawdy. Tylko Jezus powiedział ciekawą rzecz, że prawda uwalnia i wysłowadza z człowieka. Więc jeżeli piję na przykład, tak jak ja ze szklanek piłem swego czasu, a ksiądz mi mówi jakąś prawdę według niego i ja nie przestaję pić, bo dalej mam ochotę pić, więc coś jest nie tak, więc jednak to nie jest prawda. Bo Jezus powiedział, że On jest prawdą i Jego słowa wysprowadzają. Ja się dowiedziałem ze Słowa Bożego wiele prawd Bożych, które zaczynają działać w moim życiu i działają. Ja nie mam pociągu do kobiet. Nie mówię o tym, że mi się kobiety nie podobają, ale ja nie mam zboczeń i dziennych, nie wiem, codziennie oglądania pornusów i czepania, że tak powiem. Ja nie mam takich potrzeb, kochani. Ja nie mam potrzeb takich, żeby się napić co weekend. Mogę się napić, nie ma problemu. Są bardzo smaczne trunki, ale ja nie mam potrzeby takiej. Ja mogę robić różne rzeczy, ale ja nie mam takiej potrzeby. Ponieważ prawda, jaką zaprezentował ze sobą Jezus Chrystus, mnie uwolniła od tych rzeczy. I ja wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I chcę, kochani, ażebyście i wy mogli wejść w tą prawdę. Zapraszam was do indywidualnego podejścia do tematu. Dziękuję. Przyjaciele, ja bym chciał pociągnąć trochę temat, tak trochę naświetlę wam moje życie, trochę brutalnie, ale prawdziwie. Widziałem różne rzeczy na swoich oczach. Ja kiedyś widziałem różne rzeczy, jak mąż bije żonę, jak chleje, jak różne rzeczy się dzieją. Ale chciałbym opowiedzieć o swoim życiu. Ja, przyjaciele, miałem problem kiedyś, jakieś 10-12 lat temu z pornografią, także masakra. Musiałem jechać na ręcznym, szczerze mówię. To są prawdziwe rzeczy, widzicie? Śmiać się chce, ale prawdziwe rzeczy to są. Musiałem jeździć na ręcznym codziennie. Miałem żonę i dalej musiałem jeździć na ręcznym, miałem zboczone rzeczy, mi się przez głowę w ogóle przewracały. Ciągnęło mnie w ogóle do różnych kobiet i skończyło się to rozwodem w moim życiu. Dlaczego? Bo zdradziłem. Taki był ze mnie chojrak. Widzicie, to była moja wina w tym aspekcie. I przyjaciele, robiłem różne dziwne rzeczy, zboczenia i fantazje seksualne. Miałem taki z tym problem, że masakra. I widzicie, wierzyłem rzekomo w Boga. Wierzyłem po religijnemu w Boga. Chodziłem sobie raz do kościoła, raz nie chodziłem. I wiecie, co się działo? A gówno się działo. Nic się nie działo w moim życiu w ogóle. Przyjaciele, ale kiedy 8 lat temu oddałem życie Jezusowi, i Jezus uwolnił mnie z demona. I ten demon ze mnie wyszedł po żądliwości seksualnej. Do dzisiaj nie mam żadnych wizualizacji tego typu. Do dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Tu jest moja żona, nakręca nas na Facebooka, na live streamie. Przyjaciele, wszystko się ułożyło. Poukładałem sobie życie w te 8 lat za pomocą Boga. Nie mam takich zajawek, jakie miałem wcześniej. Dlatego mówię wam tutaj z autopsji, a nie z kina, że byłem w wielkiej patologii życiowej, ale z niej wyszedłem i tak samo może mieć każdy. Tylko jest jeden wielki problem, że chodzimy swoimi drogami i mówimy, a co mi tam będziesz gadał, ja wiem lepiej. No ja wiem, że wiesz lepiej, dlatego masz jak masz. Przyjacielu, ja też miałem tak, jak miałem. Ale dzisiaj mam już inaczej i każdy może mieć to samo. Każdy jeden. Tylko o co tutaj chodzi? Jezus powiedział, poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Czyli jeśli my zgodzimy się z Chrystusem, to wtedy ta zgoda wyprodukuje moc do tego, by nasze życie odnosiło sukcesy. Bóg nie chce w swojej łasce, On nie chce życia patologii. On nie chce życia, żebyśmy musieli ciągle, kurczę, jechać na ręcznym i robić różnego rodzaju rzeczy. On nie chce tego, bo w ogóle ty jako człowiek nie jesteś powołany do tego, by tylko swoje sumienie, bo jest smutno, bo jest tamto, i tylko je tak jakby
zalepiać, bo u mnie tak było. Ja dlatego robiłem te rzeczy, ponieważ w głębi serca czułem się źle sam ze sobą. Sam siebie krytykowałem. Taka jest prawda. Kiedy byłem sam w domu, sam po sobie jechałem, w myślach to w ogóle taką wojnę sam ze sobą miałem. I żeby nie słyszeć tych głupich głosów, żeby nie słyszeć tych głupich myśli, to wtedy zaczynałem pić alkohol, to wtedy zaczynałem oglądać pornuski, to wtedy zaczynałem iść za kobietami. Różne rzeczy człowiek robi. Wtedy też zacząłem ćwiczyć K1 kickboxing, bo tak naprawdę właśnie miałem takie jazdy w głowie. Ale tak nie musi być. 8 lat temu, kiedy poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, zobaczyłem, że Jezus wygania demony, uzdrawia chorych, wszystko to robi. I zostałem sam uwolniony w domu. Tylko szczerym sercem zapragnąłem tego Jezusa. Tak jak i ty dzisiaj możesz szczerym sercem zapragnąć Jezusa. Tylko jest jeden krok. To się nazywa, przyjaciele, pokuta. Ale pokuta to nie jest 10 zdrowaś Mario i 5 Ojcze Nasz. Pokuta to jest szczera zmiana serducha. Czyli jeśli na przykład wierzymy, że jesteśmy grzesznikami, to człowiek, który szczerze pokutuje, on powie: ale Jezus powiedział, że jestem święty, więc jestem święty. To jest pokuta. Pokuta przynosi sukces do życia człowieka. A religijna pokuta, odbębnianie Ojcze Nasz, zdrowaś Mario, sami widzicie, jak to działa. W ogóle to nie działa. Się tylko narasta jakieś religijne rzeczy. Ale my dzisiaj przyszliśmy tutaj, przyjaciele, głosić wam życie i to życie w obfitości dla każdego, który słucha. Dzisiaj, teraz, kiedy mnie słuchasz, masz wybór. Możesz odrzucić to, co mówię. Nie mówię, że musisz przyjąć, bo nie musisz. Ale możesz przyjąć to, co mówię. Możesz sam zacząć szukać. Kto szuka, ten znajdzie. My jesteśmy dla was inspiracją. Na Facebooku jest nasz profil Ogień Przebudzenia. Jest tam wszystko. Możecie, jeżeli dzisiaj nie chcecie z nami jeszcze rozmawiać, możecie sobie wszystko zobaczyć na fejsie. Możecie wszystko zobaczyć na YouTubie, przyjaciele. To jest prawda. U mnie kropkę nad i postawiło uzdrowienie mojej matki, która tutaj w Jastrzębiu Zdroju była operowana. Miała dziurę w rdzeniu kręgowym. I co? Gdzie jest dobry Bóg, że ona umiera? Gdzie jest dobry Bóg, że ona ileś tam lat ma dziurę w rdzeniu kręgowym, tutaj na wózku inwalidzkim, zaraz zaczęła wstawać, później miała cały czas drętwiały jej ręce, kiedy wieszała firanki. Gdzie jest dobry Bóg, że nie ma uzdrowienia? Ale zobaczyłem w Biblii, że to jest odpowiedzialność wierzących, żeby uzdrawiać chorych. Jezus powiedział: idźcie i kładźcie ręce na każdego, a każdy chory, który wierzy, będzie uzdrowiony. I przyjaciele, pojechałem do Poznania, bo tam ona mieszkała później. Pojechałem do Poznania z moim bratem. Położyliśmy na nią ręce i została uzdrowiona 8 lat temu. Do dzisiaj, przyjaciele, ma się dobrze. Została automatycznie uzdrowiona. Upadła na podłogę, wstała po godzinie czasu i powiedziała, że ciepło jej przechodzi i że to ciepło właśnie się zatrzymywało tam, gdzie była dziura. Poszła, zrobiła zdjęcie rentgena. Wszystko jest na rentgenie. Nie ma dziury, przyjaciele. Jezus naprawdę zmartwychwstał. Jezus naprawdę jest żywy i Jezus naprawdę podnosi każdego człowieka, który ma chęć do pojednania się z Nim, czyli do pokuty. Do tego was, przyjaciele, zachęcam ja, Tomasz Dorożała. Możecie sobie zobaczyć profil na fejsie. Dzięki wielkie. Kto by chciał teraz? Czy jak nie chcecie, to nie ma sprawy, jeżeli możemy wyjść. Dzień dobry, ja nazywam się Agata Łakomska. I tak jak i Państwo teraz w dziwnym miejscu usłyszałam Ewangelię. Może nie był to park, ale była to impreza sportowa z klubu sportowego. I zupełnie nie spodziewałam się, że podejdzie do mnie człowiek i będzie mi mówić o Bogu. Zupełnie inne myśli miałam w tym momencie, chociaż byłam w takim miejscu w życiu, że właściwie szukałam Boga i szukałam odpowiedzi, dlaczego jestem chora. Wiecie, w kościele mówili mi, że musisz ponieść swój krzyż. I powiedzmy, że zaakceptowałam to, chociaż i tak szukałam rozwiązania. Dlaczego ja? Dlaczego taki krzyż, że nie mogę mieć dziecka? Chociaż od zawsze o tym marzyłam, że będę miała dużą rodzinę. Chorowałam przez kilka lat, przyjmowałam leki. Byłam u kilku specjalistów i każdy rozkładał ręce, mówił, że nie wie, dlaczego tak jest, że nie masz miesiączek, że masz policystyczne jajniki, zbyt małą macicę. Dobrze wygląda się genetycznie. Nie ma w ogóle takich... Nie ma takich możliwości, dlaczego tak masz, bo moja rodzina nie miała takich dolegliwości jak ja. Leczyłam się, nie przynosiło to żadnych skutków. Szukałam Boga i właśnie w tym momencie przyszedł do mnie Tomek i mi powiedział na imprezie w klubie sportowym o tym, że ty wcale nie musisz być chora, że to jest kłamstwo, że masz nosić swój krzyż. Przecież Jezus Chrystus poniósł krzyż i On na tym krzyżu poniósł moją chorobę.
Tam pierwszy raz to usłyszałam. Właśnie w tym klubie sportowym na imprezie. Tak jak Państwo dzisiaj tutaj głosimy. Ja czuję się zaszczycona i dumna z tego, że jestem Bożym narzędziem i że mogę Wam powiedzieć o tym, że właśnie Pan czy Państwo możecie być zdrowi. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś dolegliwość, to wiedzcie o tym, że to nie jest żaden krzyż, tak jak mówi nam religia, tylko to jest kłamstwo, to jest szatańskie, diabelskie i to nie ma z prawdą nic wspólnego. Wszystkie złe rzeczy, które są na tym świecie, pochodzą od diabła, a nie od Boga. To jest obuda, to co nam mówili przez wiele lat, że Bóg jest taki czy taki, że doświadcza nas, czy nas karze, czy każe nam nosić krzyż. To nie jest prawda. Ja zajrzałam do Słowa Bożego i tam nie ma nic o tym, że ja mam też ponieść krzyż, tak jak Jezus to zrobił. On to zrobił raz. Jest to ofiara doskonała. Doskonała ofiara za każdego, kto w Niego uwierzy. Każdy ma uzdrowienie w Jego krwi, świętej krwi przelanej za nas. Każdy, kto w Niego uwierzy, że tutaj zszedł na ziemię sam Bóg, Jezus Chrystus i że umarł na krzyżu i że zmartwychwstał po 3 dniach. Każdy, kto w to uwierzy, ma życie wieczne, ale ma też uzdrowienie. Życie wieczne zaczyna się już tutaj na ziemi. Po tym akcie, kiedy dokonasz wiary w sercu swoim, uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i za twoje grzechy, każde, poszedł na krzyż, to już tutaj zaczyna się twoje życie wieczne. Ja już dzisiaj żyję życiem wiecznym. Jestem zdrowa, mam 10-miesięcznego syna. Dzięki Bogu. Bo gdybym wierzyła w te kłamstwa, które mówili mi lekarze i które mówił mi świat i religia, to pewnie bym nie miała dzieci do końca życia i żyłabym w świadomości, że mam nieść swój krzyż. Religia kłamie ludzi. Prawda jest taka, że Jezus Chrystus, On poniósł na krzyżu każdy twój grzech. Grzech to jest błąd. Każdy twój błąd w życiu jest przebaczony, bo Jezus Chrystus za to poszedł na krzyż. Nie musisz się obwiniać i pokutować w takim sensie, że moja wina, moja bardzo wielka wina. Pokuta to jest zmiana myślenia. A zmiana myślenia to tylko prawda Boża. Jeżeli pójdziesz za prawdą Bożą, to jest pokuta. I ona zmienia życie. Ona daje ci właśnie te życie wieczne, błogosławieństwa wszelkie, które płyną z krzyża. To jest zdrowie. Przede wszystkim zdrowie. Wolność. Możesz być wolny od alkoholu, od papierosów, od wszelkich używek. Dzięki Bogu On daje wolność. Super, no przyjaciele, tutaj no świadectwo jest piękne, bo jest tutaj z nami Izaak, który właśnie miał się nie narodzić, a się narodził i teraz sobie już nawet chodzi. Można wiele wysnuć teorii, ale prawda była taka, 4 lata nie mogła zajść w ciążę i żaden lekarz jej nie dawał szans na to, a tutaj bez żadnych tabletek, po modlitwie mamy żyjący dowód, chodzący. Przyjaciele, chodzi o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że ludzie już w ogrodzie Eden odwrócili się od Boga i jest element wolnej woli. Dlatego dopóki my nie zwrócimy swojej twarzy do Boga, dlatego nic się nie zmieni. Bóg, dobry Ojciec, On czeka, ale On nie będzie na siłę wchodził do życia żadnego człowieka. Dlatego my dzisiaj stoimy tutaj z głośnikiem i głosimy Wam, przyjaciele, dobrą nowinę, którą możecie odrzucić, ale możecie też ją przyjąć. Jeżeli ją przyjmiecie, ja wam gwarantuję, że zmieni to wasze całe życie. Jeżeli jest to chociaż osoba jedna albo i więcej szczerych, to naprawdę zachęcam do zgłębienia tematu. Po co my byśmy mieli w Szczygłowicach tutaj głosić Ewangelię? Co? Bo może nam hajs płacą, ktoś nam każe? Przyjaciele, nie. Jesteśmy tutaj nawet dla jednego szczerego serca. Nawet dla jednej szczerej osoby. Przyjaciele, nikt nam za to nie płaci. Jesteśmy tutaj bezpłatnie, za darmo. Wiecie co? Jezus Chrystus zapłacił. On ma dla nas tak wielką wartość i chcemy się podzielić prawdziwymi świadectwami. Po to, by was zachęcić. Przyjaciele, jeszcze chwilkę posłuchajcie nas. I tyle. Dzięki, przyjaciele. To teraz? Czekaj. Kamila jeszcze? Czy ty chcesz? No może już ja nie wiem. Znaczy ze mną, kochani, tak jak mówiłem wcześniej,
Ja już nieraz spotkałem się z taką opinią, że po co wychodzicie na ulicę, po co mówicie o tych wszystkich rzeczach? Przecież religii uczy się w szkole, przecież o Bogu mówi się w kościele. Ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że rzeczy, które dają życie, które faktycznie wprowadzają progres, które faktycznie wprowadzają te w cudzysłowie szczęście, które wprowadzają działanie Boże, one nie zostały w moim przypadku usłyszane w kościele, ani w szkole. W żadnej z tych osób, rzeczy, które zaczęły działać w życiu, które były według prawdy Bożej, one nie były usłyszane ani w kościele, ani na lekcjach religii. A dlaczego? Ponieważ religia niczym się nie różni od tego, co było 2000 lat temu, kiedy Jezus wszedł na świat i faryzeusze. To było to samo, że ludzie zniewalali swoich, że tak powiem, swoje owieczki. Tak samo teraz system polityczno-społeczny, bo odważy się tak nazwać Kościół katolicki, on manipuluje ludźmi. To jest system polityczno-społeczny. Sami spójrzcie na to, ja telewizji już od jakiegoś dłuższego czasu nie oglądam, ale w internecie śledzę wydarzenia i spójrzcie, co się dzieje. Ja nawet nie mówię o jakichś skandalach, ale ja mówię o tym, że cały ten system miesza się w politykę w taki sposób, że zaczyna kierować i manipulować ludźmi. I to samo było w tamtych czasach 2000 lat temu. Nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu ani uszu, żeby te rzeczy dojrzeć. I tak samo ludzie wtedy, jak mówi Słowo Boże, w tamtych czasach byli zaślepieni tym systemem. Oni nie widzieli tej sytuacji, oni nie mieli oglądu sytuacji. Dopiero Jezus przyszedł głosić królestwo, które było w całkowitej opozycji do tego, co głosili wtedy faryzeusze. Bo faryzeusze mieli swój zestaw nakazów i zakazów. Sami widzicie, są przykazania kościelne, które na przykład nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. Jest, ja już nie mówię o samym tak jakby dekalogu, który Jezus, którego tak jakby moc Jezus zakończył, ponieważ przykazania trwają dalej, ale kara nie spada na dzieci, bo kara spadła na Jezusa za przekroczenie przykazań. I widzicie, to jest ta sama sytuacja, co była 2000 lat temu, bo historia kołem się toczy. Dalej są te same pierdoły, tak jak mówisz. Ale ja użyłem twoich słów, sorry. I musimy spojrzeć na to, że musimy zajrzeć do źródła. Nie słuchać człowieka. Bo ja tutaj mówię, też jestem człowiekiem, ale ja was mogę zainspirować. Bo ja was nie nakierowuję na siebie, ani na Tomka, ani na żadną osobę, która tutaj jest. Ja was nakierowuję, żeby zasięgnąć źródła. Później z tego źródła, kiedy ty uznasz, że faktycznie to jest prawda, mówię tutaj o Słowie Bożym, i uwierzysz w Jezusa, on powiedział, że dotknie cię Duch Święty i on stąpi na ciebie wtedy, kiedy go wyznasz Panem i Zbawicielem. I ty zaczniesz mieć wewnątrz siebie przekonanie. Ty zaczniesz mieć wewnątrz siebie poczucie i kierowanie, które będziesz mógł zagłuszyć albo nie. Ale kochani, to tak działa, ponieważ tak powiedział Jezus, nasz Pan. Mój Pan bynajmniej. No i to mi się podoba. Oczywiście, każdy wierzy na swój sposób, tylko teraz jest pytanie, czy prawda, czy te rzeczy, w które wierzysz, one dają życie do twojego życia, one wprowadzają tak jakby progres i przełom. Słucham? To już jest inna sprawa. To chodzi o nasze indywidualne życie, bo to, co ktoś inny robi, możemy to teraz negować albo i nie, ale to jednak każdy z nas, nawet osoby, które usłyszą ode mnie coś, one same będą musiały odpowiedzieć przed Bogiem z tego, co doświadczyły w swoim życiu. To, co ja teraz tutaj głoszę, czy to, co się usłyszało do tego czasu, w którym się teraz jest, stanie się kiedyś przed tronem Boga i się powie, i się zda relację z tego, co się zrobiło, i się zda relację z wyborów w swoim życiu. Z wyborów, kochani. Bo każda sytuacja w naszym życiu, ona doprowadza nas do wyboru. Każdy z nas podejmuje decyzje każdego dnia. I my znamy z nich relacje. Dziękuję. Przyjaciele, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli coś nie działa w naszym życiu, to znaczy, że nie jest to prawdziwe. Pan tutaj bardzo
Dobrze powiedział, że nie wierzy w system, w tych ludzi i wierzy w Pana Jezusa. Bardzo dobrze. Tylko trzeba coś dodać. Trzeba zobaczyć, czy wierzymy w tego Jezusa, który był ten prawdziwy Jezus. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ja całe życie wierzyłem w Jezusa. Byłem osobą, która wierzyła po swojemu i miałem dno w życiu. Ale kiedy zobaczyłem tego Jezusa, no bo wyznałem Go Panem, to chcę dowiedzieć się, co On mówi. Więc zobaczyłem w Biblii, co On mówi, u źródła. I zobaczyłem, że ten Jezus ma inne zdanie na wiele poglądów, na które ja mam zdanie. Więc ja swoje zdanie zmieniłem. Bo jest napisane w Biblii tak. Kiedy uwierzysz w swoim sercu i wyznasz ustami, zbawiony będziesz, że Jezus Chrystus to Syn Boży, Królów Króli, Panów Pan. Oczywiście ja to zinterpretowałem po swojemu. Ale tutaj z oryginału słowo użyte jest homologeo. Co to tutaj znaczy? To znaczy, kiedy zgodzimy się z Jezusem, z Jego poglądami, z to, kim On jest. Bo wiara po swojemu, widzicie, Polacy, my, nasz kraj, to my jesteśmy mistrzami w robieniu rzeczy wszystkie po swojemu. Ale to się nazywa nie inaczej jak bunt. I trzeba to nazwać po imieniu. I przyjaciele, jeżeli wyznajemy kogoś Panem, ja zobaczyłem, że po swojemu nie działa, bo Pan jednak też po swojemu coś robi. I to On jest Panem, nie ja. I słowo homologeo znaczy zgodzić się z Panem. I zauważyłem, że każdy, kto się zgodzi z Panem, będzie zbawiony. Bo homologeo jest od słowa homologacja. Tak jak mamy części homologacyjne, czyli części zgodne z oryginałem. I tak samo każdy, kto się zgodzi z oryginałem, będzie zbawiony. Nie kto, każdy, kto wierzy po swojemu. Każdy, kto się zgodzi z oryginałem. I teraz, przyjaciele, dlatego dzisiaj wyszliśmy na ulicę, by głosić wam oryginał, byście wy sami mogli zobaczyć w Słowie Bożym ten oryginał. Dzięki. Słucham? Ja chciałam powiedzieć o żywym Bogu, którym spotkałam i chcę się z tym podzielić. I przyszłam tutaj dlatego, bo jestem wdzięczna, żeby mówić o Jezusie. I dziękuję Jezusowi, że mogę opowiadać, co w moim życiu robi i co zrobił i co robi dalej. I chciałam powiedzieć, że miałam krótszą nogę, pół roku temu i po prostu pomodliła się o mnie jedna kobieta i teraz mam długie i raz była z mojej, moja siostra się ze mnie śmiała, jaką mam krótką nogę, no i w ogóle, że krzywa byłam przez to, nie? I po prostu pomodliła się jedna kobieta raz o mnie i teraz mam dwie równe nogi i dla Boga rzeczy nie ma niemożliwych. Jak dla nogi, tak i dla życia po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych, że On może życie odmienić. Tak jak moje, ja chciałam się zabić, ja miałam depresję dużą i ja udawałam, że jest wszystko dobrze, a tak naprawdę było źle. I było tak w moim życiu, że byłam zniszczona przez ludzi i przez to, jak od dzieciństwa byłam traktowana, teraz szukam mojej tożsamości w Chrystusie i wiem, kim jestem. I mnie kiedyś w życiu uratował, jak się pytałam, Boże, dlaczego tak jest, że moje życie tak wygląda, ja w ogóle nie chcę istnieć, to się pytałam szczerze do Boga, nie w kościele, ale szczerze, nie patrzyłam na żadnego księdza czy jakiegoś człowieka, po prostu wołam do Boga i jak wołam w domu, jak płakałam, to w ten sam dzień w śnie miałam Biblię. No i otworzyłam Biblię i dużo niedogodności widziałam pomiędzy kościołem katolickim, tam gdzie chodziłam, i tym, co mówi Jezus. I po prostu bardzo mi było, mówię, no jak to, przecież kurczę, no księża mówią o Jezusie, tak, o Bogu jakimś, nie? No a tu się okazało, że to jest nieprawda. Ludzie chodzą do tego kościoła, a tak naprawdę tam nie ma żywego Boga. I ja powiem, że prowadziło mi do piekła ten kościół katolicki i kiedy naprawdę szczerze zawołasz do Boga, On cię wysłucha, On cię po prostu wysłucha w domu, obojętnie gdzie, On cię wysłucha, bo jak ja zawołałam do Boga, to powiedziałam, Boże, ja wiem, że Ty jesteś, że Ty mnie kochasz, to na drugi dzień
depresja mi minęła i po prostu nie przejmowałam, bo miałam dużo myśli jakichś po prostu związane z ludźmi i w ogóle dużo. Byłam strasznie wrażliwa i jak właśnie zawołałam do Boga, to Bóg mi to od razu to wszystko wziął. Byłam taka zakochana i nie wiedziałam, co ze mną było. I nie wiedziałam, to pani mnie w pracy się pytała, co mi jest, nie? Ja mówię, no ja nie wiem po prostu, nie chciałam się jej przyznać, ale teraz się przyznaję do Jezusa. Ale ja mówię, nie wiem, nie? Ona nie poznawała mnie w ogóle, ja byłam inna. Jak ja miałam szyby w sklepie, to ona mówi, co ty masz chłopaka, o co chodzi, nie? On mówi, się 10 razy pytała, czy mam chłopaka. Ja mówię, nie mam chłopaka, nie powiedziałam jej o Jezusie, bo wstydziłam się bardzo, bardzo, bo pomyślała, że wariatka. Ale się teraz tego nie wstydzę i mówię o Jezusie, jak mnie ukochał, jak się zmiłował się nade mną i pokazał, że jest, bo w Biblii jest napisane, Jan jest, Jezus jest. I ja mówię wam prawdę teraz, co ja doświadczyłam. Ja nie mówię o tym, co jakiś kościół, o ludziach. Ja nie mówię o ludziach, ale ja mówię o Jezusie, co, jak mnie zmienia. I chcę wam powiedzieć, że on chce z wami żyć razem. On chce, żebyście się odezwali szczerze do Niego. Ja jak szłam do kościoła do spowiedzi zimą, bo ja byłam strasznie w potępieniu, jak ja szłam i ja mówię, nie idę się wyspowiadać, ale ta spowiedź mi nic nie dała. Ta spowiedź mi nic nie dała. Dlaczego? Bo spowiedź nic nie daje, pójdę do człowieka, tak? Ja powiedziałam to Bogu, co mi jest, co mi leży na sercu, jak ja do Niego zawołałam, to On mnie wysłuchał. Nie ksiądz, ale właśnie Bóg, On przecież nas wysłuchuje, nasze modlitwy, tylko my jesteśmy ślepi. Otwórzcie uszy i oczy na Boga, bo Bóg jest duchem. On nie jest jakąś zaraz postacią, która tu wyskoczy. Wszystko przez wiarę jest, a wiara jest pewnością, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością. I chciałam powiedzieć, że moje siostry były chore. Jak ja wyjechałam na Pomorze, to moja siostra miała operację. I się pomodliłam przez telefon o nią. I ona powiedziała, że już lepiej, że może jeść drożdżówki, a miała operację i nie mogła nic jeść, bo ją brzuch bolał od razu po operacji. I jak ja się pomodliłam, to została uzdrowiona. I znów te bóle przyszły do niej, jakiś atak. I po prostu było tak, że ona, Rozala, ja mówię, weź to przyjmij przez wiarę, bo twoja wiara cię uzdrowi. No i Rozala wysłuchała mnie i przyjęła to przez wiarę, została uzdrowiona. I ja wam mówię o wierze w Boga, o wiarę. Wiara to pewność. I chciałam powiedzieć, że Bóg uzdrawia, Bóg jest wszechmogący, Bóg uwalnia od alkoholu. Ludzie mówią, czemu jest ciężko z piciem, jest ciężko, to czemu nie zawołasz do Boga, czemu nie uklękniesz w domu i szczerze zawołasz, czemu nie otworzysz tej Biblii, czemu? Mówisz, ja, to jest ciężko, że to jest nauk jakiś, jest ciężko, jak ja bym chciał, żebym był uwolniony, to czemu tutaj do nas nie przyjdziesz, czego ty się boisz, żeby tutaj przyjść, pytaj się nas, przecież my nie gryziemy. Ja chciałam powiedzieć, że Bóg jest dobry i tylko dobry, On cię nie potępia. Jezus właśnie poszedł po to na krzyż, żebyś ty to wziął. Pan da, co, ludzie mówią, Pan, jak mi Pan da, jakby co, ale Pan to właśnie dał, Jezus dał uzdrowienie, uwolnienie, Jezus wszystko dał, bo to z łaski, to Jego z miłosierdzia, to znaczy, że On jest początkiem i końcem, On jest Bogiem i On chce, żebyście do Niego zawołali, On was zna, On od początku stworzenia, On was zna. On wasze serca zna. I zawołajcie szczerze do Boga, a wam na pewno odpowie. Amen.
Alkohole. Plus 5 do odwagi, nie no, odwagę dał Duch Święty. Nazywam się Sandra Drążała i chciałam opowiedzieć krótkie świadectwo o sobie, o tym, jak to żyłam wcześniej. Zanim jeszcze poznałam Jezusa i co zmienił Bóg w ogóle w moim życiu i jak funkcjonuje teraz. Więc tak, kiedy jeszcze nie znałam Boga, kiedy nigdy wcześniej nie słyszałam Ewangelii, w dzieciństwie byłam bardzo wycofaną osobą. Wolałam gdzieś tam w cieniu sobie siedzieć. Byłam bardzo nieśmiała. Ale w szkole średniej, kiedy w ogóle dorastałam, wszystko się obróciło w drugą stronę. Pragnęłam właśnie, żeby inni ludzie mnie zauważali. Pragnęłam być doceniana. Sama siebie krytykowałam. W głębi serca w ogóle czułam wielką pustkę. Było tak, że w dzieciństwie chodziłam do kościoła, modliłam się, ale w głębi serca myślałam, czy ten Bóg jest w ogóle daleki. Zastanawiałam się, czy w ogóle wysłucha moich modlitw, bo przecież są inni ludzie, lepsi ode mnie, którzy lepiej się w ogóle zachowują, którzy mają lepsze życie. Czułam się bardzo odrzuconą osobą, osamotnioną i robiłam wszystko właśnie, żeby się innym przypodobać. Między innymi w grupie znajomych krytykowałam innych, oceniałam z góry, ażeby tylko inni zwrócili na mnie uwagę, ażeby tylko słyszeć właśnie poklaski, żeby inni mnie właśnie zauważyli. Chciałam być w centrum uwagi. Kiedy właśnie po raz pierwszy usłyszałam Ewangelię, moje życie się zmieniło. Wcześniej paliłam papierosy i to było na początku tak, żeby właśnie inni mnie nie odrzucili. Zaczęłam palić, ażeby oni też mnie akceptowali, ażeby mnie zauważyli. Jezus dał mi właśnie siłę, żeby wyjść z tego nałogu. To co się zmieniło? Dzięki niemu poznałam prawdziwą siebie, poznałam prawdziwą wartość. Zaczęłam w ogóle doceniać siebie. Zaczęłam wierzyć w siebie. On dał mi w ogóle siłę. Dzięki niemu w ogóle odnalazłam siebie taką właśnie, jaką w ogóle jestem, jaką on mnie stworzył. Dziś wiem, że Bóg nie jest enigmatyczny, że on odpowiada na modlitwy, że wysłucha każdego, który szczerze się do niego zwróci. Dziękuję. Oto słowo.